Dzień dobry Państwu, witamy na kolejnym koncercie 35. Warszawskich Spotkań Muzycznych. Dzisiaj słowem kluczowym dzisiejszego koncertu nie jest fortepian, wbrew pozorom, lecz słowo modne ostatnio i bardzo dobrze, że modne słowo kreatywność. Przy czym nie chodzi tu o kreatywność kompozytorów, choć dzisiaj mamy też taką bardzo nietypową, nietypowy przejaw twórczości kompozytorskiej, ale przede wszystkim o kreatywność wykonawców, co już nie jest taką oczywistą rzeczą, ale Kuba Sokołowski wśród wykształconych klasycznie pianistów to jest osoba, która się właśnie do tej roli znakomicie nadaje. Dwie muzyki kreatywne Szabolca Esteniego to utwory, a właściwie instrukcje dla wykonawcy, na tyle szeroko określające tą muzykę, żeby wykonawca miał bardzo dużo własnej swobody, ale jednocześnie na tyle precyzyjnie, żeby było czuć ducha Tomasza Sikorskiego i Andrzeja Bieżana. Melodie Jana Gacy to jest zupełnie inny świat. To jest świat twórczości ludowej, czyli niewykształconej, co wcale nie znaczy, że w jakikolwiek sposób gorszej. I osoba Kuby Sokołowskiego spina te bardzo różne światy w jeden piękny obraz. No i jeszcze słowo na temat naszego gościa specjalnego, czyli Szabolca Esteniego. To jest osoba o niezwykłej skromności, ale miejmy wszyscy świadomość, że Szabolca Esteni wywarł ogromny wpływ na kształt współczesnej polskiej muzyki poprzez swoją działalność przede wszystkim pedagogiczną. Ogromnej ilości wykonawców, nie tylko pianistów, a też kompozytorów, ukazał, jak to powiedzieć, po prostu odblokował kreatywność, w tym mnie osobiście, za co tu do kamer bardzo profesorowi dziękuję. A teraz zapraszamy Kubę Sokołowskiego.
Thank you.
Thank you.